Zresztą, że sama się nie poprosiła, żeby swoje stanowisko rozszerzyć. To może jeszcze nim sam udzieli Państwu głosu w tym zakresie, to skieruję do Państwa takie słowa, jakie do wszystkich stron kieruję zawsze w sprawach o ochronę dóbr osobistych, a mianowicie takie, więc na się proszę się rozpocząć. Mianowicie takie, że sprawa o ochronę dóbr osobistych może się skończyć każda wyrokiem sądu, który zapadnie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, po udzieleniu Państwu głosu, po omówieniu tego postępowania dowodowego i to jest sądy za wyrok. A może też zakończyć się ugodą. Więc bardzo Państwa nakłaniam, żeby rozważyć tę kwestię, żeby strony się spotkały i przemyślały swoje stanowiska. Być może Państwo będziecie w stanie dojść do ugody. Ugoda jest możliwa, ugoda jest szybsza. Ugoda pozwala Państwu wyjść z tego sporu na Państwa warunkach, a nie na warunkach, jak Państwo dyktuje sąd wyroku, no bo sąd to taka instytucja, która rozstrzyga spory według swojego przekonania i faktów, według prawa, ale pomyśli sąd i to Państwa myśli. A póki co Państwo możecie jeszcze mieć sprawę w swoich rękach i sobie ten konflikt, który tutaj się zarysował, rozstrzygnąć według swojego uznania. W sprawie ugody, że strona powodowa powiedziała, że nie wyklucza takiej możliwości i zgadza się na mediację. Tak jest. I to stanowisko w całości. Jest potrzebne. Tak, najbardziej. Strona pozwana w przedmiocie ugody, czy chce zająć stanowisko? Tak, w sensie może wniesie wykluczanie możliwości ugodowego rozwiązania sporu i zgadza się na mediację. Dobrze, w takim razie, jeśli obie strony zgadzają się na mediację, to sąd Państwa. Tak, proszę. Wykazując dobrowolę, zgadzamy się na mediację. Nie tej sprawy historycznej nie ustąpię ani po kroku. Ależ proszę Państwa, nikt nie musi ustępować. Ugoda nie polega na tym, że trzeba ustępować w sprawie historycznej, tylko ugoda polega na ucieraniu swoich wzajemnych stanowisk i zastanawianiu się, jak można ukształtować swoją sytuację w taki sposób, żeby interes jednej strony był chroniony i interes drugiej i żeby zakończyć sprawę kompromisem, co też jest wartością jakąś. Więc teraz, skoro nie mam odpowiedzi na pozew, to może zrobimy tak. Z tym, że jeśli nie mamy dzisiaj świadka, proszę Państwa, proszę o ciszę. Proszę doprowadzić przez milicję. Proszę Państwa, o spokój. Sąd doprowadzi świadka 7-krotnego miejsca. Drugi raz się nie stawił. Sąd dzisiaj, pierwszy raz się świadek nie stawił. Poza tym na pierwszą sprawę świadków sąd nie wzywa, a na drugą sąd już uznał, że skoro nie było odpowiedzi na pozew. Nie było pierwsze. Nie było. Pierwsza została odwołana. Państwo wreszcie tak, sądowi taką przyjemność sprawili, że przyszło tyle osób. Z tego sąd bardzo cieszy, bo sąd jest dla publiczności, tak naprawdę sprawy są dla. Dlatego była najmniejsza sala. Ale już proszę, proszę Państwa, mamy tutaj spraw medialnych dużo i mówiąc szczerze, ja się nie spodziewałem, że ja myślałem, że może przyjdzie 10-15 osób. Państwo już się przyszli liczbie kilkuset osób. No tak pisał wielki to Państwa nie mamy i nie spodziewaliśmy się takiego, aż takiego zainteresowania ogromnego publiczności tą sprawą. Więc została wydana duża sala. Jest teraz Państwa tyle, ile osób może wejść, wszyscy mogą być, wszyscy mogą słuchać, wszyscy mogą patrzeć. Wszyscy to zachowywać się z porządkiem. Nie dyskutujecie Państwo, no publiczność nie dyskutuje z sądem. A sąd nie zna. Proszę nie zabierać głosu. Dobrze, bo jeśli obie strony, proszę Państwa, nie wykluczają możliwości zawarcia w sprawie ugody i nie oponują przeciwko skierowaniu sprawy do mediacji, to pozostają dwie ścieżki tak naprawdę. Jedna ścieżka to jest taka, że sobie prowadzimy tą sprawę, a Państwo równolegle mediujecie, albo wyznaczamy termin rozprawy za jakiś czas. Państwo macie ten czas, załóżmy 2 miesiące, na podjęcie tej mediacji, jeśli się mediacja udaje, no to wtedy na kolejnej rozprawie zawieramy ugodę. Albo jakoś inaczej rozstrzygamy to sprawę, to jest to Państwa uznanie zależy. Albo zaczynamy prowadzić dalej postępowanie. Wtedy nie zarządzalibyśmy jakieś ekstra przerwy na dzisiaj, no bo cóż nam ta przerwa daje się świadka i tak nie ma, a Państwo zajęliście już stanowisko w sprawie. Więc poproszę teraz po prostu o formalne wnioski obu stron, zaczynając od strony powodowej. Jeżeli chodzi o kwestię mediacji, to wnosimy o to, żeby Wysoki Sąd, że tak powiem, udzielił stronom terminu, na przykład miesięcznego albo dwumiesięcznego na prowadzenie tych mediacji. A w przypadku niedojścia stron do porozumienia, wtedy będzie konieczność prowadzenia postępowania prowadzonego. Więc w tym zakresie niecelowe wydaje się dalsze procedowanie, jeżeli chodzi o postępowanie dowodowe i wyznaczenie terminu rozprawy. Terminu, że dzisiaj tak sąd nie jest w stanie Państwu wyznaczyć z tej prostej przyczyny,
że ta sala, te sale wydarzeniowe są od dawna pozajmowane. Dzisiaj nie mam informacji, kiedy następnym razem mogę Państwu taką dużą salę zaproponować, którą generalnie karniści zajmują do spraw karnych, wieloosobowych i tak dalej. A do spraw przygrywności sali nie mamy przypisane. To jest w ogóle sprawa poszczona wydziału, to jest sala poszczona wydziału karnego. Czyli sprawa poszczona wydziału o zakreśleniu terminu na prowadzenie rozmów podobnych między stronami. A jeśli chodzi o mediatora, czy Państwo macie jakieś swoje propozycje, czy chcecie Państwo, żeby są dwie dyskusje? Mamy świetny mediator, oczywiście, ale gdyby stron chciały, to można wyznaczyć, które Państwo zgodnie wskażecie. W sensie my nie będziemy wskazywać żadnej osoby mediatora. Nie wykluczamy też, że tak powiem, prowadzenia rozmów tylko i wyłącznie z udziałem samych pełnomocników. Nie wiem, jakie jest stanowisko strony poznanej w tym zakresie. Czy też osoba mediatora jest... Ale jest to duża różnica, bo jeśli Państwo sami chcecie sobie negocjować, to nie ma potrzeby, żeby wyznaczyć mediatora. Ale taki mediator to jest naprawdę niezła rzecz. Zwłaszcza w takiej sprawie, gdzie to rzecz te emocje dają, a tutaj sporo emocji jest w tej sprawie. Ja również wnoszę o przypisanie terminu na przeprowadzenie rozmów podobnych, przy czym jeśli jest to możliwe, to prosiłabym o termin 2 miesięcy z uwagi na to, że teraz mamy okres wiadomo świąteczny, dodatkowo pozwany ma zaplanowany wyjazd, więc ten termin 2 miesięcy był bardziej realny. Natomiast co do mediatora nie mam żadnych preferencji i dostosujemy. Czyli Państwo nie będziecie prowadzić, nie będziecie prowadzić, które tam ja tylko po prostu wyznaczam, że może to i dobrze. Znaczy nie mogę wyznaczyć, wyznaczę z listy po prostu. Wyznaczam z listy, tak jak z jakimi współpracujemy. No dobrze, to w takim przypadku, proszę Państwa, zrobimy w ten sposób, że sąd Państwu zakreśli termin 2 miesięczny na podjęcie mediacji. Na posiedzeniu niejawnym już wydamy postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. Czy Państwo dokładnie z tego mediatora skorzystacie przed mniejszym zakresie, to już jest Państwa, będzie Państwa wybór. A potem sąd usłyszy od Państwa informacje w tym zakresie, a później jeśli się okaże, że jest ugoda, to wyznaczymy sprawę na zawarcie ugody, a jeśli nie ma ugody, to wyznaczymy kolejny termin do sprawy na prowadzenie dalsze postępowania i ewentualnie jeśli nic z tej ugody nie wyjdzie, no to wtedy będą zakreślane kolejne terminy na zajęcie stanowiska, co wejdzie na to zakrytyczne obecną kondycję. No dobrze. To w takim razie napiszmy, co postanawia. Publiczność w zasadzie nie ma głosu, ale jeśli już bardzo chce ktoś publiczności się odezwać, to proszę, słucham. Wysoki Sąd zmierza do końca procedowania. Ja mam, tak, na dzień dzisiejszy. Ja mam taką prośbę, myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich tutaj, tak, żeby jednak Wysoki Sąd postarał się o nagłośnienie na tej sali, ponieważ nie wszyscy jesteśmy usatysfakcjonowani kwestią dźwięku. I druga kwestia, Wysoki Sądzie. Jest to do zrobienia. Następnym razem myślę, że da się to zrobić. I kolejna kwestia, jeżeli chodzi o publiczne zainteresowanie. 2 miesiące to można dom postawić, można salę przygotować. Myślę, że dla nas tutaj w Polsce ta sprawa jest na tyle ważna, Wysoki Sądzie, że staraniem sądu ta sprawa powinna mieć najlepszą, największą salę. Myślę, że wszystkie strony tego procesu i opinia publiczna w Polsce i my chcemy go znać. Dziękuję bardzo. Ale mamy takie, jakie mamy, a jakąś też gwarancją dla sądu to jest, że wszyscy się z nią zapoznają, jest to, że wszystkie media mogą sobie wejść, dowolnie filmować, nagrywać, skład, strony, więc jakby do publicznej wiadomości to wszystko, co tu się dzieje, absolutnie dojdzie, dotrze i wszyscy będą o tym słyszeli, wiedzieli ci, którzy się interesują i ci, którzy są tym zainteresowani. A nagłośnienie na przyszłą rozprawę postaram się to zrobić, bo jest to możliwe, tylko no nie przyszło nam do głowy też, że jeszcze jest jeden postęp. W zasadzie ja bym proponował, żeby też następną sprawę można było transmitować na żywo, nie tylko nagrywać do tak zwanej puszki, żeby też taka możliwość była. To jeszcze będzie wymagało przy nas takich przemyślenia, bo nie jest na pewno typowa procedura, żeby transmitować. Z uwagi w szczególności na to, że tutaj skład sądu jest osobą, my jesteśmy publiczni. Ale jest to tak ważne, bo ale są świadkowie, są strony. Przepraszam, są świadkowie, jest publiczność i Państwo nie wiem, czy wszyscy byście sobie życzyli i to wymaga się przemyślenia, czy jest to dopuszczalne, żeby
była taka bezpośrednia transmisja z nazwiskami, z twarzami wszystkich innych niż ci, którzy i tak muszą być tam złego. Jest tak sprawa ważna dla interesu społecznego i państwa polskiego, że nie powinna być transmisja, że wszystkich... Przepraszam, panie przewodniczący, w sprawie premier Kaczyński przeciwko Wałęsa trzy telewizje prowadziły bezpośrednią transmisję. Tak, dobrze. Nie proszę. Prosimy o rozwagę. Dwa wnioski, żeby nagłosić, żeby... Ekonomiczna rektorina, że są postanowienia. Zakreślić stroną termin 2 miesięcy na prowadzenie mediacji. Postanowienie w przedmiocie skierowania do mediacji wydać na posiedzeniu niejawnym. Punkt 3. Zobowiązać pełnomocników stron do wypowiedzenia się w przedmiocie wyniku wprowadzonych rachunków ugodowych. W terminie w punkcie 1. Ten termin ustawa w momencie, kiedy państwo dostanie się do postanowienia o skierowaniu do mediacji. I punkt 4. Odroczyć rozprawę bez terminu, a dalsze czynności podejmować na posiedzeniu niejawnym stosownie do okoliczności. Przepraszam, pytanie sekretariatu za to, że przez 5 dni pismo procesowe nie wpłynęło do akt i sąd jest nieprzygotowany dzisiaj. Proszę pana, jeśli pan już tak mówił, ja powiem tak. Sekretariat nasz to jest na bieżąco karany, bo zarabia tyle, ile państwo wiecie, bo 1800 zł. Jest na to nie przewiduje. Dziękuję państwu bardzo. 5 dni było zwłoki do doręczeniu aż do akt. Bardzo państwu dziękuję, że to już karać trzeba się na mówić, co się stało, że pismo utknęło. Sąd jest ogromną instytucją. Sprawdzimy, zbadamy, że to na pewno będzie jakaś racja. Dziękuję państwu bardzo za wszystko. Thank you.